Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, moi drodzy, ze mną jest Niedźwiedź. Witam wszystkich bardzo serdecznie, a ja chciałbym coś powiedzieć, No nie, ja ci muszę powiedzieć, ale nie byle jaki Niedźwiedź i teraz możesz powiedzieć. Ale ja chciałem też powiedzieć coś innego, ponieważ tak usłyszałem, jak taki zadowolony jesteś, tak witam wszystkich bardzo serdecznie, nie? No. Teraz zdadzę takie taśmy YouTube'a. Przed nagrywaniem Ignacy jest bardzo smutny, siedzi taki naburmuszony w ogóle, także mu się nic nie chce robić. I dopiero jak włączę nagrywanie, dopiero wtedy uśmiechać, taki sztuczny uśmiech na jego twarzy się pojawia. Jesteś totalnym kłamcą, to jest w ogóle totalna potwa. Ty? A kurwa kto? Ty. I ty mnie okłamstwo, Oskar. Ty mnie! Oczywiście, że ja ciebie. Że ja ciebie. Dobra. Ty mnie! Zamknij głowę i opowiedz, co ty postanowiłeś zrobić w swojej dupnej sytuacji. W mojej dupnej sytuacji stwierdziłem, że wybiorę sobie lepszy kraj, że przeprowadzę się do lepszego kraju, za granicę, że nie będę już w głupich Aztekach. Odpal grę. Odpaliłem grę, spokojnie, nie krzycz na mnie. Nie krzycz, nie rozkazuj mi. Będę. Nie rozkazuj mi. Ja wiem lepiej. Wyprowadziłem się za granicę, tutaj mają lepsze płace i stwierdziłem, że będę grał jako Itza. Dziękuję. Tyle. To dobrze. Mechanika Itzy jest nieco inna. Nie ma Doomsdaya, takiego jako takiego. Przynajmniej nie widzę tutaj, żeby się coś ładowało. Dziwne, bo wygląda jakby miało się ładować, ale coś się nie naładowało. Ale reformy tworzy się inaczej. Potrzebuję ponad 20 prowincji, a wtedy, gdy kliknę to wtedy coś się stanie. Nie wiem, co się stanie, ale no coś się zapewne stanie. I tyle. No pewnie stworzysz kraj Majów, nie? Zapewne. Tak bym obstawiał, przyjacielu. Z mojej strony sprawa wygląda w taki sposób, że chcę się tutaj wbić w czymu od plecków, robimy oczywiście na nich klejmy. Tu jesteśmy zaklejmowani, ale jesteśmy znowu z drugiej strony powiązani trusem na 5 lat, więc w 5 lat chcemy wciągnąć pupką tutaj naszych byłych sojuszników. Czarkę cały czas anektujemy sobie na spokojnie, no za szybko to nam nie idzie, bo mamy diplomatic reputation w pupce. Do kiedy? No jeszcze 3 lata. Jak wciągniemy Kuita, wciągniemy Chimu, to tworzymy Imperium Inków i moi drodzy, jesteśmy w drodze. A jeśli chodzi o reformę najbliższą, to najprawdopodobniej zrobię reformę do morali. Bo nie chcę jeszcze brać kolonisty, nie jest mi on potrzebny, to po prostu będzie mi dużo kosztowało, a cała moja gospodarka nie jest jakaś totalnie najlepsza. A zważywszy na to, że przy każdej reformie mamy te bunty, niegłupim pomysłem po prostu najzwyczajniej w świecie jest mieć silniejsze wojsko. Tym bardziej, że jeszcze troszeczkę mnie tych bitew czeka. W ogóle wiesz, że ten bot Itza, kiedy ja grałem Aztekami, robił sojusze przeciwko mnie, nawet jak był ze mną w sojuszu, on już robił takie sojusze, żeby mnie ścisnąć. Azteka, tak? Tak. No proszę, ciekawe. O, straciłem właśnie jedną stabilności, wcześniej straciłem jeszcze jedna raz stabilność, a z tego względu, że raz miałem, że umarł mi król, od razu, tak po prostu, zginął mi król, a teraz był Itza nomen i minus jedna stabilności. Podejrzewam, że u Itzy jest coś ze stabilnością, jakaś mechanika, że tracą co chwilę. Co tu w ogóle? Ja też bardzo dużo mechaniki tracę, ja praktycznie masę eventów, że tracę gdzieś tam, ale znowu też on dużo zyskuje, że na przykład daj tam 6 dukatów czy coś takiego, to jest tam chyba 60% mojego dochodu było, czy coś takiego, daj tam jedną wartość 60% dochodu miesięcznego i za to masz 75% szans na pozytywny event. O! Więc ja mam dużo takich eventów, że tam gdzieś coś zapłać, w sensie tak, możesz być Żydkiem i nie zapłacić, to wtedy masz mniejszą szansę. Potosi, Revolt? No to moich tych. Co się stało, Niedźwiedziu? Mam event, że albo lokal autonomii, albo stabilność w dół. Stabilność w dół. Nie polecam autonomii. Chociaż na takiej wielkości państwa. Stać mi, żeby usnąć. Aha, okej. Okay. Ponadto... Ja o, a teraz event, zyskaj stabilność, ale... Widzisz. Ale patrz, to jest bardzo, bardzo ciekawy pani event. Pani Basia daje, pani Dasia zawiera. Ale ten event jest taki ciekawy, bo to jest coś jak kometa, bo czego nie kliknę, mam tutaj 5 opcji, wszystkie robią dokładnie to samo. Ustawiam stabilność. Tak, ustawiam stabilność i dają jeden unrest, znaczy 5 unrestów w prowincjach, znaczy w local unrest. I to jest opcja taka, że mogę ich zdekapitować, extract, arrow, sacrifice, disemble i okay. Czyli mogę... Pamiętaj też, że większość pozytywnych eventów trafia ci się w momencie, kiedy masz plus 1 stabilności. Wiem. Bo na 0 może ci się jeszcze wstrzelić dużo złych eventów, a na już... Chciałbym na jeden... zauważyć. O, właśnie teraz ja straciłem, słuchaj, stabilność. O, widzisz. Albo mogę wejść w debet. Pani Basia zaś... Jak myślisz, stabilność? Nie, no stabilność to są punkty, wolę wejść w debet chyba, nie? Dług wziąć jeden, nie? No. Nie, punkty są ważniejsze zawsze. No, czy ja wiem, jeżeli weźmy na minusie stabilność, to jest ryzykowne. Punkty są zawsze ważniejsze. Stabilność to są praktycznie punkty, tak? To nazywajmy rzeczy po imieniu. W ogóle chciałbym zauważyć, bo tutaj powiedziałeś, nie wiem czy wiesz, ale to ja podbiłem całe cesarstwo na mojej serii. Ty zakończyłeś przy granicy cesarstwa, jako Rosja, więc... No i co w związku? To o czym ty mówisz? To pokazuje tylko, kto potrafi tutaj grać i tyle, no. Państwem, które ma 130% dyscypliny, myślę, że półślepy Żyd by nawet zagrał całkiem dobrze. Czy ty w tym momencie próbujesz mnie obrazić, bo jeśli tak, to cię nie wychodzi? Nie, nawet nie próbuję, zrobiłem to.
Znaczy ja to nie chcę. Nie chcę się tą kłócić, naprawdę. Dobrze, bo... Niedźwiedziu, kto ojebał Aztekami, jeszcze zwalał wszystko na widzów, musiał zmieniać kurwa kraj, żeby tylko nie przejebać całej gry. Ale... Powiedz mi kto. No... Słucham dalej, halo, nie a słyszę. A kto mi dawał te porady, tylko zabieraj te prowincje i tak dalej. To widzowie mi to robili. Kurwa, dostałeś kraj. Taki masz oczy? Masz. Potrafisz czytać? Potrafisz. Umiesz w języku angielskim? Chyba umiesz. Czy ty kurwa ktoś ci zabronił przeczytać to wszystko? Nie. Jesteś gałganem, który twierdzi, że po prostu... Wszystkich pojebie. I chuj, przejebałeś dlatego. Nie, proste nieprawda. I oczywiste. Nieprawda. Dziękuję bardzo, na razie cześć pompa. Nie ma się niedźwiedzia sować. Nie, nieprawda, nie słuchajcie go. On próbuje nienawiść szerzyć. Ty próbujesz szerzyć głupotę. Ty nie wiem, co jest gorsze. I wypowiedziałem wojnę Aztekom, którą wygrywam, tylko że równocześnie wypowiedziało im wojnę również 5 innych krajów i teraz nie wiem, czy w ogóle cokolwiek zabiorę z tej wojny. Dobrze, że uciekłem od tych Azteków, bo w sumie oni tam długo jakoś chyba by nie proszę powinni. Proszę cię, nie zmieniaj na te speed 4. Proszę cię zmienić teraz tempo. Co się dzieje? Co się dzieje? Będę zaraz reformę. Jeszcze chwilkę zaczekam, bo muszę spłacić debet, zanim zrobię reformę. Mhm. Albo mogę z debetem zrobić w sumie. Dobra. Zwolnisz mi tempo? No jest trójka. Dobra, super, bo ja muszę wykonać kilka ruchów, wiesz? Zróbmy tutaj ruchy. Dobra, okej, okay, możemy lecieć. Zaraz przeprowadzimy reformę, bo ja mam wtedy, wiesz, ja mam wtedy pretender rebelsów 300, nie? No, kuman chyba. Staram się kumać. To bywa dosyć trudne do walki, więc warto czasami mieć lidera. O! 5-1-1 lider, kurwa, zajebiście, tylko 5 w szoku, nie? No to czy ja... Czy ja wiem, czy taki dobry... 5 w szoku? Tam by ci się bardziej manuwer przydał. Pojebało się, co ty, w górach? Czy tam po górach? No właśnie, w górach. Właśnie nie znegujesz gór. Nie da się gór zanegować, możesz rzekę zanegować ewentualnie. W górach manuwer też ma jakąś tam... Delikatno, ale nie może zrengować całości. No całości nie, ale ma. Tam pisali na chyba w komentarzach. Pauzę. Jeden z ciekawszych komentarzy pisali, że jak walczysz w górach, to tam dowódca z większym manuwerem ma jakieś tam bonusy, czyli że takie, że może mieć, nie na przewagę wobec przeciwnika. Nie? A, gotowy? Idźmy. Dawaj. W ogóle mam, to jest ciekawe. Atakuję oczywiście jeszcze, aj, zlokowałem już mowę, niepotrzebnie. Bo powinienem, aha, nie, walczę już w dżungli, to dobrze, że wydałem więcej żołnierzy. Słusznie. Powiedz mi, który jesteś w punktacji? Zerowy. No właśnie, patrzę, że jesteśmy totalnymi zerami, Ignacy. Tak, niewykluczone, wiesz co, mam tak, 81 najwyższe miejsce w tej, w administrative tylko i wyłącznie. A ja 828. Nie, trójka, wycofaj się, dobra. Teraz trójkę doślemy teraz, okej. Okay. I dokładnie o to chodzi, moi drodzy. Zobaczcie, widzicie, atakujemy. Dopiero jak tracimy troszeczkę, to dosłownie... Ile jest WIF-u? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Ej, 10 jest w górach WIF-u. To ja źle robię staki, bo ja buduję staki na 8, a ich powinienem na 10 budować. Nie ogarnąłem tematu, że na 10 powinienem budować staki. Czarka mogę wziąć od ciebie, spoko. Myślę, co chcę zrobić z tymi Aztekami i nie wiem, powiem szczerze, bo tak... Okupuje im tylko stolicę, nie? No. Lewe granice okupują im Taraszkan, a prawą granicę okupują im Zapotekowie. I... Kurwa, Sytuacja taka bardzo ciekawa, bo każdy coś chce zabrać, ale nikt nie chce spisować. Okej. Okay. To zdecydowanie nie jest to najlepsza rzecz na świecie. No nie jest. Dobra. Już się no to poczekam, może w końcu spisują, ja mam czas. No. Mnie tam żaden War Exhaustion nie zje. No nie, no, żeby nas zjadł War Exhaustion, to troszkę by trzeba poczekać. Daj tu attach. O, jeszcze Aztekowie mają rebelię. Fajnie. Tak? O, bombowo. To jest bardzo smutny kraj. Nie wiem, kto nim grał, ale zjebał po całości. Co? Z czego się... Jakieś sugestie w ogóle? Coś... Totalnie. W ogóle jedna sprawa jest dziwna w tych itsach i w ogóle w tych krajach tej Ameryki Środkowej. Mhm. Jak wczoraj sobie grałem, warto powiedzieć, że wczoraj próbowałem grać Indianami, tam kto śledzi grupę, to pewnie wie, bo pisałem wielki wywód na ten temat, ale jak grałem Indianami, to ani razu nie trafił mi się przywódca, który nie miałby przynajmniej jednej statystyki 6. Było na przykład 6-4-4, tak, albo 5, tak, no non stop mi się tak trafiał. A tutaj mam ciągle jakieś 1-3-0, albo 0-0-1, ciekawe od czego to zależy. A na przykład te wszystkie federacyjne reformy, bo tam są te federacje, nie? No, zrobiłem do 1487, coś takiego. Okej, okay, to faktycznie szybko. Stałem się, że szkoda, że reformy mi się nie nakładają, wiesz, w ten sposób, że tam jak masz przeprowadzone kilka reform, to tam kraj na przykład coś tam zyskuje, nie? Chyba Aztekowie tak mieli, że im miałeś więcej reform przeprowadzonych, tym dum wolniej narastał chyba, nie? Tak, tak było, że jeżeli miałeś trzy reformy, to mogłeś mieć 6 prowincji, coś takiego chyba?
Nie pamiętam. W każdym razie reformy, na pewno to się zmniejszało. To jak masz trzy reformy i trzy prowincje chyba było, tak, to wtedy w ogóle leci dumnie. Coś takiego, coś było takiego, dokładnie. Chyba jedna reforma negowała jedną prowincję, tak jakby dum narastający. Chyba tak o to chodziło, podobno, nie? Podobno mogłem też tych poświęcać wasali, o czym wcześniej wiedziałem. Tak, też nie wiem. No. Wszyscy mądrzy nie po fakcie. Nie przeczytałem. Znaczy no, w komentarzach nie pisali akurat tego. To, że w komentarzach nie pisali, to nie znaczy, że ty masz tego nie wiedzieć. A z takowej mają znowu Doomsday. Bo tam jest ankieta na kolegach kolegijnego i 60 osób mówi, że jesteś najlepszym graczem w Polsce z Europki. Co? Gałgan, który nie potrafi przeczytać. Ja? A nie przejmuj się, że jeżeli chcesz się zaśmieć najbardziej, to ja wypadłem w tej ankiecie najlepiej. Aha. Nie było tam Arumby, ani DDR Jake'a, ani nawet Shena, kurwa, no. Shen też jest niesławy przecież. Ja pierdzielę. Ja nie wiem. Sugerować, że Ignacy potrafi grać w tę grę, to tak jakby powiedzieć, że ja właśnie nie tracę stabilności, a tracę. Bo ja znów it's an omen. Ero chicas quasi kilas. Cuero... Kurwa, gdzie to jest? Cuero kurwa. Cuero kurwa, jak po prostu... Jakbyś się uczył jakiegoś języka. Cuero kurwa. Chicas, dobra, tutaj. Cuero kurwa chicas. Dobra, możemy grać. Jest dobrze. A co, nie gramy? Jest dobrze w chuj. Ha, czyli rozumiem, że mam zacząć się skupiać i podbić swój kraj. No to spoko, już idę. Dobrze, że dałeś mi komendę. Frajer. Co? Lol, frajer. On jeszcze myśli, że cośkolwiek osiągnie w tej rozgrywce. O nie, czyli podejrzewam, że nie, bo tak... Już na przykład widzę, że Zapotekowie nie chcą spisować z Aztekami. Tak samo Taraszkan nie chce spisować. Taraszkan zabrał swoje i siedzi. Głupio, że go zawołałem tej wojny w sumie. Mogłem to przewidzieć, żeby nie chciał swojej kory. Było do przewidzenia, no! Tak zwana łapka w dół i spierdala. Dokładnie. Znane i lubiane hasło. No to zaczekamy. Już się szybciutko anekstuję. O, pięknie. 5 punktów dyplomatycznych na miesiąc. No i w maju będziesz mój. W maju będziesz mój. I będę miał Sierra de Potosi. Kurwa, 3 local goods produced do złota. Cieszę się twoim szczęściem. Naprawdę. Jeszcze drugie prowincje złote będą. Wojej. Marriage. Okej, rozumiem. Wszystko wiem, wszystko już wiem, niedźwiedź. Dlaczego oni, ci Zapotekowie, nie chcą spisować? No, okupują pół kraju tym Aztekom i nic. Taki mają casus belli, czasami warto sprawdzić. Co wie? Poza tym komputer jest całkiem dobry, jeżeli chodzi o wyniszczanie wrogów. Oni odzyskać tam swoje kory. A, okej. Okay. Oni już powinni móc je zabrać. Może do Kuro pójść, Ignacy, właśnie. Ouro przecież. Dobra. 3,96. No, już jest stabilny przychód. No nie wierzę w to, że Aztecy nie chcą się poddać. Aztekowie, przepraszam. A chwila, a może Aztecy jednak. Nie, Aztekowie się odmienia. Jeśli się nie mylę. Mogę się mylić, jeżeli tam jeden kolega widziałem, że pisał całkiem fajnie. Właśnie, też nie powiedziałem. Ten o tym Combat Weave bardzo serdecznie dziękuję za radę. Ja tam napisałem potem w komentarzu, że w następnej sesji nagraniowej dopiero z tego skorzystam. No i tak jak widzicie na załączonym obrazku, dopiero teraz na to zwróciłem uwagę, bo faktycznie w górach mam tylko 10. Że on napisał, że 8, ale nie uwzględnił jednej rzeczy, bo miałem teraz tek i mi zwiększyło o 2 Combat Weave. Dlatego mam teraz 5 bazowy. Na góry dają i... Warto zauważyć, bo Ignacy potrzebuje takich porad, żeby móc w ogóle jakoś funkcjonować. Bo on na przykład nie wie, jak się to gra. Ja nie potrzebuję. Nie wiem, czy ty wiesz, czym jest nawet Combat Weave, wiesz, przyjacielu? No. Tak między nami. Te pancze! Tak między nami, to ja naprawdę bym się zastanawiał nad tym, czy ty wiesz, co to jest, kurwa, Combat Weave. Ważne, że wygrywam i masakruję moich wrogów. Kurwa, po prostu. Co ci daje wiedza teoretyczna? Nic. Pamiętamy twój handel sewilski. No kurwa, działo zajebiście, ty. Mógł być mój, gdybym ci powiedział wojnę. Ale nie był. Aztekowie oddadzą, ale zajebisty pokój mi Aztekowie proponują. Oddamy wszystkie kory twojemu sojusznikowi, to by nic. No, spoko, ja mam czas, spoko. Zapotekowie w końcu wybuchną chyba. A mi się w końcu skończy, jak to się nazywa? Kurwa, ten Gałgan robi żołnierzy. Zostaw tych żołnierzy, nie rób ich więcej. Mi się skończy trus za chwilę z czymś i będę mógł wypowiedzieć wojnę Xiu albo czemuś innemu. Moja inflacja się cieszy, bo kurwa, kupiłem kolejne kopalnie złota. Dobra, ty idź tutaj do tego Quesadillas, czy cokolwiek, kurwa, to jest. Qualilacas. Ej, wiedziałeś, że Warriors Jakas. do not need read books? Wiedziałeś? Znowu masz ten event? Wszystkie najgorsze eventy tak, świata, stary. Tak. No, nie Basia każe, no. Gra ogarnęła, że zmieniłem kraj i teraz, jak śmiałeś, Maciarzu, wracaj do Azteków, patrz jak ładnie są okupowani przez 3 kraje równocześnie. Kiedy mi się ten trud skończy? W augustie. Och, już myślałem, że znowu event z cyklu ta stabilność, ale nie.
Ciężki wybór. Ty, wiesz, dochodzę do takiej sytuacji, która bardzo, bardzo nie lubię takich sytuacji, ale że nie wiem, co robić z dyplomatami, wiesz? No ja mam 3 dyplomatów, ja nigdzie ich nie wysyłam. Bo w sumie kurwa, 65-letni jebany król, kurwa, nie chce zdechnąć. O, jest trzecia militarka, bardzo dobrze. Land Moral 0,5. Jest bardzo ważny, tak. Nie wiem, czwarty jest najlepszy. Military Tactics 0,25 i Pikes i ten, i Land Moral jeszcze kolejny i pół. Jest bardzo ważny czwarty tak. August 1498. O, zaraz mi się trus kończy tutaj, tak? Kiedy mi się kończy? Oktober. Dobra. Oktober Fest. Tych zapoteków bym ścisnął, ale no nie za bardzo można. Bo to są sojusze takie może. Cóż za sytuacja podbramkowa, no. No, zajebisty lider. 2-3-2, okej, to idziesz tam. No nic, no dalej czekam, no w sumie muszę, jedno co mogę robić teraz to czekać, no. Ja mam bardzo podobnie, wiesz, możemy nawet tempo 4, jeśli masz ochotę. O, proszę bardzo, czekałem aż mnie o to poprosisz, lubię jak mnie o coś prosisz. Bardzo proszę, nie mam problemu jak dla mnie z tym. Nie mam tak małego ego jak ty, żeby się o takie rzeczy denerwować. No, oczywiście, oczywiście. Hi. O tym jest na nagraniach, ale weź, niedźwiedź, jest taka sprawa. Weź, przegraj tymi Aztekami, żebym wypadł lepiej od ciebie, żeby tam... To już jest tak niskie, no, że Gimper jest wyższy od ciebie. Tak, na pewno. Teraz udaje, że tak nie było, ale były narady właśnie, żebym przegrał Aztekami, że on tam pokaże, że fajnie, że taka seria, że... Bo tak, ja byłem kojarzony z tym, że jestem najlepszy w Europie, nie? A on teraz pomyślał sobie, że teraz on by tak chciał. Czyli ty kurwa kojarzony byłeś? Powtórz, bo chcę to usłyszeć jeszcze raz. Że jestem najlepszy w Europie. A. Czy ty wiesz może, jak ciężko się koruje cesarstwo? Czy ty wiesz w ogóle, czy ty kiedyś rozwiązałeś cesarstwo świętego Romana? Nie. Co? Masz takie sformułowanie, że małe psy najgłośniej szczekają, nie? Wiesz, czy nie? Wiesz dlaczego dzwon głośny? Bo wewnątrz pusty. Autopancze. Pauza, kurwa, czekaj. Co się dzieje? Ja mogę wypowiedzieć wojnę moim wrogom. I bardzo chcę to zrobić. Dobra? A ja w sumie tutaj nic nie robię, po prostu obserwuję jak Aztekowie powoli upadają, zapotekowie. Dobra, nie, zagapiłem się totalnie. Zwolnij tempo do 3 i możemy zaraz walczyć, bo ja muszę wypowiedzieć im wojnę. I to tak prędko. Zajebiste to było. Tak. Dobra, tak i tak, tutaj są góry, tu jest dżungla o dziwo, czyli będzie combat with tylko 25%, bo w górach jest 50%, czyli combat with przy mojej technologii obecnej 10, popraw mnie, jeśli się mylę, combat with tutaj będę miał. Combat no with patrz, jest... kurwa, jakie to jest dobre, plus aż kutasy 5. lecą. Kurwa, jaki był bazowy, 5? Kurwa, nie pamiętam. Czy 10 z bazowego WIF-u? Combat WIF-u? 10, 6, 6, 6, 6, 6. Kutasy lecą z nieba. Ja tutaj się bawię też i rysuję teraz kutasy na Aztekach myszką. Tak czekam, aż w końcu ktoś spisuje, bo to jest sytuacja naprawdę patowa. Ani Zapotekowie, ani Taraszkan, ani ja nie chcemy spisować z Aztekami. Czekamy, aż ktoś to zrobi. A ja mam już Call for Peace. Wspólna sprawa. Go. O nie, przegrałem misję Our Manpower Reserves Need to Recover. Dlaczego ci Zapotekowie nie chcą spisować? Na co oni liczą? No nie mam co robić. No. Oni tak? A ja mam całkiem sporo. Oni powstrzymują moje podboje, to jest smutne. Ile ty Cusco masz w ogóle żołnierzy? Tak z ciekawości. Army z Cusco. Nie, to ja jestem Cusco, Chimu. Chuj, to ma 9000 żołnierzy. Wybornie, 10 widzę. Kokom drugi obraził w ogóle Kord i jeden stabilności. Wyzywał wszystkich, po prostu. No, wasze stare są grube i koniec. I teraz jeden stabilności. Wszystkich ludzi się na świecie obraził. Geniusz. Super. Dobra. Dopiero co armia Kuita została pojechana.
By the Emperor, we've won! Dobra, idę na waszą stolicę. Jesteś Emperor? Jadam na noc. To, że nie, nie, to był taki tekst z Zanowara pierwszego, tam tak śmiesznie mówi ci imperialiści, imperialni żołnierze. Imperialiści. Imperialiści. Teraz w ogóle na ten wychodzi, ten Total War chyba, nie? Tak, tak, tylko że z pierwszego Warhammera. Do tego fantazy. Tak, z fantazy Battle, dokładnie. Widziałem trailer. No, bardzo dobry, mi się bardzo podobał trailer. No, ujcie, no. Warcraft tak lepszy, dziękuję, pozdrawiam. Teraz czwórkę mają robić w ogóle Warcrafta. Tak. Podobnie. Z Blizzard, pamiętaj, przyjacielu. No niestety. To, że oni sobie coś powiedzieli, to wcale nie znaczy, że tak będzie. Dobra, Split. No i kiedyś zresztą mówili, Split. Była taka afera przy okazji World of Draenor, pokazali tam na trailerze Draenoru, jakieś tam rzeczy, co to nie będzie i tego wszystkiego nie było potem w finalnej wersji gry i się wszyscy pytali, dlaczego tego nie było. To Blizzard powiedział, bo mówiliśmy, że to może być, a nie, że będzie na pewno. Okej. Okay. Kurwa, gdzie jest największa armia z tego? Wyjdzie się tu? Połówka idzie tu? Dobra, nic. Jak się zdenerwuję, to zaraz tym zapoteką wypowiem wojnę, żeby tylko odbić tereny, które okupują Aztekom, żebym ja mógł je okupować. No bo, no, to jest naprawdę, to jest taka sytuacja... Gdybyś to zobaczył, to byś się śmiał non-stop. Kraj podzielony na trzy części. Tylko, że ja kontroluję tę część, której nie chciałem kontrolować, bo kontroluję tylko stolicę. Okej. Okay. To nie brzmi zbyt zachęcająco, nie? No tak trochę nie. Tak chyba trochę tylko, wcale. Tylko, że te kałgany oblegają, to nie ja. Ach, chuj w to. Dobra, nie bierzemy tego jeszcze. Idź tu. Może jak zrekrutuję dużą armię? Halo? Taraszka. A ci dlaczego nie odpowiedzą? Aha! Dobra. Czy tutaj jak najszybciej? Dobra, idziemy skopać pupę im. Bo to nie wygląda zbyt dobrze. Idziemy skopać tyłki i rzuć gumę. Tak. Jep. Mam plan. W końcu wymyśliłem. Myślałem, dumałem. Co żeś udumał tam? Robię dużą armię, wypowiadam wojnę za potaką. Muszę uratować Azteków. Całkiem odważnie. Tak. Albo... co jest jeszcze lepszym pomysłem? Mhm. Tak, chcą się bawić dobrze. Ja się zgadzam, proszę bardzo. Proszę oddać mi wszystkie pieniądze tego świata. Dobra, Quito jest... is no more. Powiększyłem mojego sojusznika. To w sumie też jest dobre, bo sojusznik będzie mi pomagał potem. Tak, po chuj, kogokolwiek w tej grze powiększać. Taraszka będzie dużym sojusznikiem, to też pomoże mi ścisnąć zapoteków. O ile mój plan się tutaj ziści. Halo, co tu się dzieje? Taraszkanie, kiedy będę mógł cię zawołać? 1501. Zapraszam tam. Dobra, już wiem. Okej, to idź tam od razu. Santa Catalina. Ty... Kajan Kalaku do Juluj, dobra. Wuluju. Dobra. Wszystko wiem, niedźwiedź. Wszystko już mam. Ja też. Rzuciłem się wszystkimi siłami na zapoteków. O, jeszcze mi daj to do okupacji. Jak bombowo. Powiedzcie, że mogę was wciągnąć pupką wszystkich naraz. 103%. No nie, zabraknie mi troszkę. Pyk, pyk, pyk i pyk. I pyk, i jeszcze pyk. Ach. A nie, mogę ich wciągnąć całych pupką. Może jeszcze najemników zrekrutuję. Będę miał ponad limit, ale to jest warte. Z tym jak dużo overextension będę miał. 60% tylko. Mogę zwiększyć prędkość, czy tam coś ciekawego? No koruję, wiesz, troszeczkę teraz. Potrzebuję chwilkę stabilności do kraju, wiesz? Okay. Ej, nie wiesz co się stało. Nie wierzę. Ta sytuacja patowa się zakończyła, nie? I te trzy kraje, które oblegały Azteków, spisowały. No. Mhm. Więc wtedy trzy inne wypowiedziały im wojnę. I Aztekowie są znów okupowani przez trzy różne kraje. O! Ale nie te same, co były przed chwilą. No, ciekawa, bardzo ciekawe. No ja mówię, no nie wiem, jaki Gałgan grał tymi Aztekami, ale tak zgałganił, że bardzo się zgałganić nie da. Czy to, okay. Nie, to nie był jakiś tam twój kuzyn, coś z tego, jakieś tam pokrewieństwo? Jakieś... Czekaj, zaraz będę miał bunty, wiesz? Taki twój styl gry, tak zwany nuk. Zaraz będę miał sporo buntów. Ciebie trzeba z harsh treatmentować. A dlaczego moja stabilność jest na tak dupnym poziomie?
To ty wiesz o stabilności. Ja już miałem pięć eventów o stracie stabilności. Pakajan Separatist? Włon? Gdzie kurwa? O co chodzi? Może u Basara? O Jezus Maria, kurwa, nacisnąłem Accept Demand zamiast Harsh Treatment. To zrobiłeś? Kurwa, Max! Co się stało? Stworzyłem kraj, dobra, muszę... Nie, no nie mogę mu wojny wypowiedzieć, kurwa, mać! Brawo! Znałem rebeliantom, kurwa, żeby im stworzyli kraj. No z chuja, Wacława, co ja zrobiłem? Co ja, kurwa, zrobiłem? Nawet... Chciałem dać Harsh Treatment i nawet dałem mi cię nie szkoda, naprawdę, nawet mi cię nie szkoda w tym momencie, ależ! Accept Demence, ja pierdolę, co za gałgan, no. Nawet nie wiesz, jak się cieszę z tego. No spoko, rozkurwię ich, ale to będzie wkurwiające. Ale się cieszę, no... Ach! Jestem dumny. Ale jestem zgałganiony po prostu, straszliwie. Ojeju, zły jestem na siebie. Trzeba z wami trus, do kiedy? Do 503. Chcecie być wasalem? Nie, nie chcę już, słusznie. Też bym nie chciał. Kurwa, to przynajmniej masz coś do roboty, no. No, żeś wiedział, że mogę wyzwalać wasali z nimi walczyć, tak. Żeby tylko walczyć. Bo to do tego się chyba sprowadza. Ja bym się o twoim miejscu cieszył. Jezus Maria, no zgałganiłem strasznie. Ale wiesz co, to takie gałgaństwo to jest, myślę, że zwiastun dobrego końca odcinka, więc bardzo serdecznie wam dziękujemy za uwagę. Kolega Ignacy, pomimo tego, że złączył całe imperium, to stracił środek swojego kraju, bo tak. No i co, i tyle chyba, nie? Co niedźwiedziu? Matko Boska, staram sobie wyobrazić twoją twarz w momencie, kiedy uwolniłeś tego masala. Byłem bardzo święcie zszokowany. Mówię, dlaczego patrzę? Mówię, czemu ci rebelianci wygrali? Mówię, że jeszcze żadni mi nie wybuchli, po to dawałem Harsh Treatment, żeby nie wybuchli. I potem patrzę, taka wielka, kurwa, niebieska narośl wyglądająca jak rak w środku mojego kraju na cztery prowincje. No. Dobra, moi drodzy, widzimy się już jutro. Mam nadzieję, że na obydwu odcinkach daliście łapki w górę. No i co, ja bym Ignacy, wy byliście, wy ze mną, bo nie na razie. Widzimy się jutro. Pa, pa.